Dzisiejszy odcinek będzie o chaosie, jaki ma miejsce na listach altów, czyli zbiorach niskobudżetowych kont Minecraft Premium, które możemy kupić w hurtowej ilości na różnych średnio legalnych stronach. Zapraszam do oglądania. Może zacznę od wyjaśnienia, że nie mam na myśli chaosu jako bałaganu w systemie sprzedaży altów, tylko ransomware, który nazywa się chaos. Dokładnie jest to wariant wirusa chaos, niedawno odkryty przez badaczy z FortiGuard i wymierzony w graczy Minecrafta. Jest on dystrybuowany jako pliki tekstowe mające zawierać alt-listę skradzionych kont Minecraft. W rzeczywistości zamiast listy otrzymujemy exe z chaosem. Krótkie wyjaśnienie, czym jest alt. Nazwa alt pochodzi od alternative, czyli alternatywne konto. Jest to konto, które możemy kupić tanio w internecie i grać na nim w sytuacjach, do których nasze własne konto z różnych powodów się nie nadaje. Alty są zwykle współdzielone, bo ich sprzedawcy sprzedają te same hasła wielu graczom. Dzięki temu koszt Minecrafta Premium zostaje rozdzielony na wielu graczy i uzyskujemy niską cenę takiego konta. Niektóre alty pochodzą z kradzieży, przez co mogą być jeszcze tańsze. Gracze Minecrafta korzystają z altów do różnych celów, dobrych i tych złych. Między innymi do trollowania znajomych z konta z inną, nieznaną przez nich nazwą, do zapewnienia sobie anonimowości, czy też do grania na cheatach, bez ryzyka bana na własnym koncie. Gracze bardzo chętnie korzystają z altów, dzięki czemu istnieje duże zapotrzebowanie na niskobudżetowe altlisty oraz automatyczne generatory kont. Hakerzy postanowili wykorzystać ten fakt, by narobić chaosu i zarobić nieco pieniędzy. Jak przebiega atak? Ten konkretny wariant chaosu jest ustawiony na szukanie na dyskach plików mniejszych niż około 2 MB i ich szyfrowanie. Do plików większych niż dokładnie tyle bajtów, chaos dodaje liczne losowe znaki, przez co nie da się ich odzyskać, nawet po wpłaceniu okupu. Przez to chaos czyni więcej szkód niż typowy ransomware. Do wszystkich zmienionych plików dodawane są rozszerzenia składające się z 4 losowych liter lub cyfr. Nie jest do końca wiadome, dlaczego hakerzy wybrali taki rozmiar pliku jako granicę pomiędzy szyfrowaniem a całkowitym niszczeniem i dlaczego w ogóle niektóre pliki są niszczone, co mija się z celem ataku ransomware. Może to przypadek wynikający z kiepskich umiejętności programistycznych twórców chaosu. A może nie. W końcu początkowo chaos był klasyfikowany jako wiper, a funkcjonalność ransomware została dodana w późniejszych wersjach. Dodatkowo, na potrzeby tej konkretnej kampanii, chaos został zmodyfikowany tak, aby udawał plik tekstowy, dając złudne poczucie bezpieczeństwa. Gdy szyfrowanie i niszczenie plików zostanie wykonane, wirus tworzy plik readme.txt, w którym znajduje się żądanie okupu w bitcoinach lub kartach prepaid. Kwota okupu wynosi 2000 jenów i w takiej walucie jest napisana w readme, bo wirus pochodzi z Japonii. To jest około 72 zł. Bardzo mało w porównaniu z kwotami, jakich zwykle żądają ransomware'y. W readme nie zostało sprecyzowane, o jaką kartę prepaid chodzi. Obstawiam, że jest to PSC. Oprócz zostawienia notatki, wirus zmienia tapetę na taką. Być może ma to dodać powagi sytuacji i nakłonić do zapłacenia. Tyle o chaosie. Pamiętajcie, żeby nie otwierać plików pobranych z przypadkowych stron, a te z bardziej zaufanych skanować WirusTotal lub antywirusem, który macie zainstalowanym na komputerze. I to, że coś wygląda jak zwykły plik tekstowy, wcale nie oznacza, że musi nim być. Polecam ustawić łapkę w górę, aby podbić zasięgi filmu i więcej osób przestrzec przed zagrożeniem w altlistach. Dziękuję wspierającym. Tutaj pojawia się lista. I zapraszam na kolejny odcinek w piątek. Do zobaczenia.